Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz. Witam was w 9. odcinku unboxingu na moim kanale. W dniu dzisiejszym mamy 4 przesyłki, które dotarły, czekały na otwarcie, więc zostały zebrane. W jednej jest miernik, w jednej jest radio, jakaś instrukcja i coś jeszcze. Nie pamiętam nawet dokładnie, więc tak więc zapraszam do obejrzenia. Zaczynamy. Zaczniemy od najcięższej instrukcji. Tutaj mamy instrukcję do odbiornika Unitrex. Bardzo rzadko spotykana instrukcja, serwisowa zaznaczam. Jak widzicie, radio nosi nazwę Unitra Rzeszów, a na oryginalnych obudowach nie ma Unitry Rzeszów, jest Unitrex. Logotyp Unitra Rzeszów. Instrukcja serwisowa, radio Vanad, jeden z odbiorników jest dostępny na moim kanale jako film, możecie obejrzeć. Film, link gdzieś tutaj u góry zamieszczę, możecie sobie kliknąć. Instrukcja pełna, ze schematem, czyli będzie dosyć pomocny przy naprawie, schemat płytki. Schemat ideowy. Parametry techniczne tego odbiornika. Vanad 1, Vanad 2. Sposób założenia linki. Strojenie całego odbiornika. Rozmieszczenie elementów na płytce oraz płytce głowicy. Wykrywanie uszkodzeń oraz tabela elementami. Tak więc to mieściło się w pierwszej przesyłce. Przypominam tylko również, że niebawem wystartuje projekt, który rozpocząłem około półtora roku temu, a mianowicie zbieram wszelkie instrukcje i dokumentacje od polskich sprzętów, no i nie tylko. I każda z tych dokumentacji jest skanowana w bardzo wysokiej rozdzielczości dla zachowania jak najbardziej pierwowzoru i te dokumentacje będą dla was udostępniane na moim serwisie internetowym, który niebawem też wystartuje, całkowicie za darmo. Więc jeżeli ktoś będzie czegoś potrzebował, szukał jakiegoś odbiornika, schematu, instrukcji, manuala czy czegokolwiek, taki schemat będzie dostępny. Więc dokumentacja całkowicie za darmo. Jeżeli posiadacie sami nawet takie instrukcje, a chcielibyście wspomóc mi rozbudować cały katalog dokumentacji, sami możecie mi te instrukcje albo przesłać, dać znać, albo zeskanować w bardzo wysokiej rozdzielczości, podesłać pliki na adres mailowy. Te pliki zostaną obrobione, wyczyszczone, złączone, scalone i taka dokumentacja zostanie opublikowana też całkowicie za darmo dla was. Ok, bierzemy się za drugą przesyłkę. Jest to mała paczuszka z firmy Anex. No to otwieramy. Przypuszczam, co tu może być, ale zobaczymy, czy się to potwierdzi. Dokładnie. Oraz dokument zakupu, to was nie interesuje. Przewód 5-metrowy, jack stereo na dwa cincze 5-metrowe oraz dwa przewody, chyba 3-metrowe z tego co pamiętam. Dwa i pół metra.
jack 3,5 mm na 2 cincze. Zastanowicie się pewno, do czego mi te przewody. Mianowicie, mam w planie digitalizację kaset starych z nagraniami, które posiadam. No i akurat miałem przewód, który mi się złamał, więc postanowiłem zakupić sobie nowe przewody, więc akurat będę mógł podłączyć magnetofon Technicsa do komputera, co umożliwi mi zdigitalizowanie analogowych nagrań na postać cyfrową. Jak również przygotuję Wam materiały z kaset demonstracyjnych Unitry. Też będą dostępne na moim kanale, więc będziecie mogli sobie obejrzeć. Tak więc przewody sygnałowe były w drugiej paczce. To co, bierzemy się za trzecią paczkę. To przyszło z firmy Axel. Nie pamiętam, co tutaj jest. Przypuszczam, że będzie to jakieś radio. Oczywiście pudełko od butów to tylko ściema. Oczywiście zgadłem, jest to odbiornik. Pewno już widzieliście to radyjko na moim kanale. Ale było w radyjko w wersji czarnej. Tutaj mamy radyjko w wersji szarej. Unitrex Scant 1, dwuzakresowy, R628. Antena jest cała, jak widzimy. Nosi jakieś ślady, jakieś tam klejenia, brudu, zanieczyszczenia. Guziczki działają. Napisy częściowo się uchowały, tutaj są niestety zatarte już. Gałeczka jest cała. Z tej strony jest oklejona jakimiś naklejkami. Unitrex. Sprawdźmy sobie, jak wygląda komora baterii przy okazji, jak tutaj mam wyciągnięte. Czyściutka. Widać, że baterie nawet prawdopodobnie nie były w nim nigdy wkładane. Tak więc udało mi się wyszukać na jednym z serwisów aukcyjnych, nie pamiętam, chyba OLX bodajże, to radyjko. Będzie to drugi egzemplarz radia Scant z Unitrexu w mojej kolekcji. Tym razem jest to radyjko w kolorze takim szarym. Radyjko należy wyczyścić, jest widzę troszkę zakurzone, brudne, więc na pewno będzie z tego film. Tak więc w trzeciej paczce było radio Unitrex Scant 1. To co, bierzemy się za przesyłkę numer 4 i ostatnią. Jest to trochę duża paczka, trochę waży. Nie pamiętam, co w tej paczce się znajduje. Przypuszczam, że to może być miernik, ale nie daję sobie uciąć ręki w tej chwili. Otwieramy. Przesyłka porządnie zapakowana. Tak, tutaj jest miernik. Możecie zgadywać, co to jest za miernik. Przez tą dziurkę osoby, które znają temat starych polskich mierników, powinny już się domyślać, co to jest za sprzęt. Meratronic
Made in Poland. Widzę, że nie ma. Jak widzicie, jest to skórzany pokrowiec firmy Meratronic. Porządnie zabezpieczone, koloru brązowego, ciemnobrązowego, niezniszczone. Z przodu na ładne zamknięcie. To co? Osoby już domyślają się, co niektóre, co to jest za miernik? Czy otwieramy przez tam ten futerał? No, otwieramy. Uwaga, chwila napięcia. Jest to miernik V640. Jest to kolejny miernik, który udało mi się zakupić. Jest w stanie, dosłownie nazwijmy to, bardzo dobrym. Nie jest zniszczony, nie jest popękany. Miernik się delikatnie tutaj przełącza. Wszystkie regulacje bardzo delikatnie działają. Jest to już mój chyba czwarty miernik. Akurat ten jest w bardzo dobrym stanie. Kupiłem go przez przypadek. Już pewno niektóre osoby wiedzą, że posiadam parę tych mierników na warsztacie. Ale mam egzemplarz, w którym jest uszkodzony wskaźnik. I sprzedawca tego miernika sprzedawał go jako uszkodzony, że nie ma pewności, żeby go sprawdzić, nie ma możliwości, nie wie, czy działa, jest tu, leżał w szafie, był mało używany i z tego, co pamiętam, dosłownie kosztował mi grosze, więc tutaj dużo pieniędzy na niego nie wydałem. Jak widzicie, miernik jest naprawdę porządnie zabezpieczony w tym futerale. Nic nie jest popękane, nic nie jest zbite. Gniazdko bęce nie jest skorodowane w ogóle. Z tego co pamiętam, ten miernik ma opcję zasilania z sieci. Spróbujmy go wyciągnąć z futerału delikatnie. Dokładnie, miernik posiada wbudowany zasilacz. Ciekawi mnie jedna rzecz, czy w tym mierniku została wyciągnięta bateria od omomierza. A chodzi o to, że jeżeli nie wyciągniemy tej baterii, niestety mimo że jest zasilacz, to miernik potrzebuje baterii jednego paluszka, aby uruchomić i móc mierzyć rezystancję różnego rodzaju oporników, czyli po prostu potocznie mówiąc uruchomić omomierz. Mocno to trzymie. Jeszcze. Widać, że ten zasilacz nie był prawie w ogóle chyba wyciągany. Bardzo ciężko. O, teraz wyszedł z komory. Coś się... czyli tak jak przypuszczałem, w mierniku ktoś zostawił paluszka i ten paluszek, jak widzicie, ostro skorodował. Ja go tutaj wyciągnę, żeby się sprzętnie męczył. To wszystko jest do umycia i proszę. Bateria niestety wyciekła. Mam tu akurat ręczniczki papierowe, to możemy to szybko wyskrobać. Czyli jak widzimy, niestety ktoś zostawił baterię, zapomniał i bateria nam
skorodowała niestety, ale jak to się mówi, jest to wszystko do naprawy, wyczyszczania. Dobrze, wyczyściliśmy na tyle, ile się dało na chwilę obecną. Tak więc miernik zostanie przeze mnie wyczyszczony, spróbujemy go uruchomić, może działa. Spróbujemy te blaszki też wyczyścić, ewentualnie z innego miernika dawcy, który posiadam. Założymy nowe blaszki. Zasilacz wygląda, że jest ok. Też go sobie przejrzymy. Zamkniemy go tutaj w obudowie, żeby to nie zginęło, żeby był komplet. Mam nadzieję, że elektronika nie oberwała tym wyciekiem z tego paluszka, ale tak jak wspomniałem, mam jeden miernik, który jest z uszkodzonym wskaźnikiem. Tak więc w razie W elektronikę będziemy mieli sprawną do miernika i z dwóch egzemplarzy skompletujemy brakujące części, czy chociażby te blaszki, które tutaj są od baterii zużyte przez to, że bateria wyciekła, to uda się nam go skompletować. Tak więc to by było na dzisiaj wszystko. To jest czwarta i ostatnia przesyłka. Tak więc dziękuję wytrwałym osobom, widzom, którzy dobrnęli do końca tego filmu. Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawcie lajki, komentujcie. Jeżeli macie jakieś uwagi, propozycje, dajcie znać. Jeżeli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, łapkę w dół. Pamiętajcie, że im więcej subskrypcji na kanale, tym ciekawsze sprzęty będę pokazywał. Sprzętów czeka całe mnóstwo, tak więc zapraszam do oglądania, subskrypcji, obserwacji i do zobaczenia w kolejnym odcinku, 10 już, który możliwe, że w weekend się pojawi. Tak więc pozdrawiam i do usłyszenia. Hej!